Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pleban. Dzisiaj pokażę wam, bądź zaprezentuję wam, jak zrobić Siena B1F, czyli w skrócie AOS1. No to zaczynamy. Mutant Forest, na środku mamy wejście. Oczywiście potrzebujemy zapkę. Wciskamy w pierwsze, klikamy Enter. I zaczynamy naszą przygodę w tym dungeonie. Wciskamy tutaj, 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 tutaj. To każdy powinien wiedzieć. Lecimy tutaj, odpalamy sobie, co chcemy. I się bawimy w zabijanie bossów. Ja tak się pobawię. BM2. Trochę, bo lubię po prostu BM2. Z takim średnim EQ możemy zrobić dungeona w 8 minut, 7. Zależy, jak komu się spieszy. Ja wam teraz pokażę, jak zrobić poprawnie tego dungeona na spokojnie i bez żadnego stresu. I myślę, że będzie to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ ja się nie lubię spieszyć. Rozwalamy tutaj, biegamy tutaj, wciskamy można tutaj z tej strony. Biegniemy przed siebie, klikamy tą babeczkę, czy jak to tam woli sobie ktoś powiedzieć, na szamankę czy coś. Cofamy się do tyłu, wchodzimy po schodach. Mamy Umbra i mamy takiego boksa, którego musimy wcisnąć i otworzyć prawdopodobnie. Tak tu pisze po angielsku. I cofamy się znowu do tej babki, po prawej stronie mamy ołtarz. I klikniemy na ten ołtarz. Klikamy znowu babkę i dostajemy taki token. I już mamy ten token, biegniemy dalej, dalej, dalej. Biegniemy dalej i bijemy dalej. Możemy się przedłużyć. Jak ktoś się wyrobi, jak ktoś się nie wyrobi. Bijemy tego bossa. To boss drzewo, który, jeżeli w krótkim czasie go nie ubijemy, może się nam teleportnąć na tą całą platformę, którą tu widzicie. Może być tutaj, może być w tym samym miejscu, może być dalej, może być tutaj. Różnie to bywa. Ale HP mu się nie regeneruje, więc jest spoko. Akurat przyjemny jest ten dungeon. Możemy z niego fajne itemy, ale zazwyczaj w kabalu. O, właśnie się teleportnął. W kabalu to z dobrymi itemami to trzeba mieć faktycznie szczęście, żeby coś poleciało ciekawego. Walimy na combo, żeby nie misować. Dobra, jeżeli go zabijemy, ja wam pokażę oczywiście mój sposób, jak robię tego dungeona. Dobra, podnosimy te krapy, co nam dropnęły z boksa. Biegniemy dalej, biegniemy w prawo, sorry, w lewo. Tu. I za chwilę mamy znowu tą panienkę, czy tego szamana. Tam kto woli. Mamy bossa. Odpalamy się. Możemy być normalnie. Tego bossa Angelo. Może nam wylecieć też kartka Angelo. To jest coś podobnego jak ta nasza Arionelka. Tutaj właśnie. No, o wyglądzie takim i inne bonusy daje, oczywiście. Arionelka nam regeneruje SP. To jest właśnie tylko do tego.
Bijemy, bijemy, bijemy. Gość upada. Bijemy skrzynkę. I mamy topa z orb. Jak widzicie po prawej stronie, na dole chaos korym się przelem. Klikamy jajko. Biegniemy przed siebie. Po prawej stronie mamy ścianę. Klikamy tą ścianę. Cofamy się. Prawe wejście. Klikamy Mojżesza. Cofamy się do jajka. Jajko nam umożliwia. Daje nam czwarty token, który nam umożliwi otwarcie dalszego przejścia do następnych dwóch bossów. Klikamy te ołtarzyki. Jeżeli coś źle zrobicie, to będziecie musieli się cofać na nowo, oczywiście. I mamy tu jednego bossa. Mamy drugiego. Gra Marherem to mam ułatwioną robotę. Co zaznaczam tego typa. Walę mu debuffy. Co zaznaczam tego typa. Daję mu debuffy. I go biję. Jak widzicie. HP. W profilaktyce jest takie same. Zależy od krytów. Jeżeli kryt wejdzie dobry, to szybko schodzi. A jeżeli słaby, no to trochę się czekam. Ale nie jest najgorzej. Nie jest aż tak źle. Dobra, gdy ich zabijemy, oczywiście podnosimy drop. Skrzynki. O, takie ścierwo poleciało, ale coś poleciało, nie? Lepiej właśnie lewą stronę kliknąć. Tutaj bijemy Umbra The Wick. Podnosimy, klikamy tu. Biegniemy przed siebie. Jezu. I wciskamy na smoka. Ja mówię na to smok. Każdy mówi na to ryba, bo to wygląd ryby ma, ale mi pasuje bardziej smok. I cofamy się do tego ołtarza, który przy moście był, jak się teleportowaliśmy po tych dwóch bossach. Jeszcze trochę. Chodzimy po schodkach. Klikamy ołtarzyk. Dostajemy prawdopodobnie czystą jakąś butelkę, czy coś tam. Nie wnikam, co. I biegniemy do tej ryby. Czy też smoka. Zależy kto jak na to lubi mówić. Wciskamy na tego typa. Biegniemy przed siebie. I próbujemy rozwalić tą rybę. Aha. Tak. Zapomniałem. Kliknąć jeszcze raz. Wtedy będzie nam normalny damage wchodził. A tak jak nie wciśniemy, to będziemy bili, jak widzieliście, po 40 coś. Tam po 40 coś, to byśmy chyba bili go całego dungeona. Więc nie jest źle. Oczywiście bijemy tą rybkę do końca. Jeżeli w dłuższym czasie tej ryby nie zabijemy, to prawdopodobnie ona włącza shielda. Chyba już nawet włączyła, że trochę mniejszy damage wchodzi. Jeszcze obniżyła mi atak damage minus 300. Ach, wredne te ryby. A my je jemy, nie? Przecież to takie ryby to powinny pójść. I od razu łeb uwalić na patelni. Boże, to ja.
Nie no, co ja pierdolę. Dobra, bijemy dalej. Dobra, odpalimy BM2, bo będziemy go bili. Nie wiadomo ile. Po drugie, nie chce mi się synergii robić. Robiliśmy. Podnosimy drop. Oczywiście. Biegniemy tutaj w lewo. Mamy. Biegniemy tutaj. Chodzimy przez piękne brota czasu, które pokażą nam zaraz konia, który będzie chciał nas zabić. Dajemy mu debuffy. Napierdzielamy dziada. Staramy się go ubić. Jeżeli ktoś ma słabsze Q, to jak widzicie, no na razie nic się nie dzieje. Normalnie bijemy tylko bossa. A zaraz na przykład boss może zrespić, jak ja to mówię śmiesznie, swoje dzieci. Będą biły. Też nas. Musiałem nagrać ten filmik, ponieważ cicho ostatnio było. Bijemy, 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 bijemy. O, właśnie widzicie. Teraz biły się go. Dzieci śmieci. Oczywiście, żebyście nie myśleli, że ja tego będzie ona robi 15 minut, bo to specjalnie dla was tak. Na spokojnie. Boże. Dobra, jeśli go zabiliśmy, oczywiście dzieci nam padają. Legendarny box. Boxa. Wow. Fatal, ale z jednym slotem jak zwykle. I oczywiście nie kończymy dungeona, jeżeli robiliście wszystko to co ja, cofamy się. Pamiętacie tą rybę? Ten posąg? Smok? Tak, musimy iść w tą stronę. Przejść to jezioro. Zasmarkane. Mamy tą rybę. Cofamy się dalej. Widzimy pierwszą ścianę. Nic się nie zaznacza. Cofamy się dalej. Widzimy drugą ścianę. Możemy ją zaznaczyć. Klikamy, teleportujemy się i mamy dodatkową skrzynkę. A ze skrzynki przydał z bransoleta. A z bransolety mamy 7 damage'u i all skill amp. Taki sobie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Zostawcie suba i lajka. Pozdrawiam, pleban, cześć.